właśnie. 77 sekund, Małgorzata Prokopiuk, zaczynamy. Tragedia pod Jarosławiem na Podkarpaciu. 5 osób zginęło w zderzeniu karetki pogotowia z Fiatem Seicento. Śmierć ponieśli wszyscy jadący Fiatem i pasażer karetki. 4 osoby trafiły do szpitala. Leszek Miller, przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Delegaci na pierwszy kongres SLD wybrali nowe władze partii. Leszek Miller był jedynym kandydatem na szefa nowej partii. Przewodniczący głosował na siebie. Poszukiwania Stasia i Nel. Przez 2 dni w Warszawie.